Cześć, tu Ernest. Tego tygodniowa misja nazywa się Super Strzał. W tym filmiku powiem wam co i jak oraz gdzie znaleźć literkę T. Pierwsze wyzwanie brzmi: zdobądź dwie likwidacje przy zdrowiu na poziomie 50 punktów lub niższym. Najłatwiej będzie to wykonać na naparzance. Znajdźcie jakąś broń, poczekajcie aż przeciwnicy się zbiorą w finalnej strefie, a następnie zbudujcie rampę, taką żeby wam wystarczyła na zbicie zdrowia do 50 punktów. Nie więcej niż 6 ramp. Teraz likwidujcie przeciwników. Proste. Drugie wyzwanie brzmi: zjedz 3 jabłka zebrane w sadzie. Sad to ta to miejscówka na północ od farmy Fury. Jest tutaj mnóstwo jabłek, ale aby móc je zjeść, musicie mieć mniej niż 100 punktów zdrowia. Każde jabłko daje po 5 punktów zdrowia i leczy maksymalnie do 100 punktów zdrowia. Trzecie wyzwanie brzmi: zdobądź 3 likwidacje w piszczącej puszczy lub w punkcie orientacyjnym. Punkty orientacyjne są praktycznie wszędzie tam, gdzie nie ma nazwanych lokacji na mapie. Polecam naparzankę. Następne wezwanie to: zatańcz przy hydrauliku, sianowcu i drewnianym domku. Hydraulik to pseudonim patyczaka złożonego z lur na jednej z górskich ścieżek. Na mapie znajduje się dokładnie tutaj. Wystarczy obok niego zatańczyć. Sianowiec stoi na otwartym polu na farmie Fury. Trudno jest go tutaj nie zauważyć. Drewniana chatka to miejsce. To tak naprawdę drewniany namiot. Kolejne wezwanie rozkazuje nam odzyskać zdrowie, jedząc na rybek, płaszczaka i siorborybkę. To bardzo proste. Na naparzance znajdźcie jakąś wędkę i spokojne miejsce do łowienia. Na rybek wyłowicie łowiąc w dowolnym miejscu. Płaszczak i siorborybka wypadają tylko ze skupisk oznaczonych małymi falami. Pamiętajcie, że aby móc zjeść na rybek, musicie mieć zdrowie poniżej 75 punktów, a aby zjeść płaszczaka, poniżej 100, a aby móc zjeść siorborybkę, mniej niż 200. Ona leczy i zdrowie, i osłonę. Następne wyzwanie zleca nam zdobyć likwidację z pistoletów. Tego typu wyzwania są jasne. Ja mogę tylko dodać, że polecam naparzankę. Kolejne wyzwanie brzmi: odwiedź 3 nazwane lokacje w jednym meczu. To też bardzo proste wyzwanie. Wystarczy odwiedzić tylko 3 miejsca, które mają jakąś nazwę na mapie. Oto przykładowa ścieżka. Na pewno wiecie, o co chodzi. Już ósme wyzwanie zleca nam zadać w sumie 500 punktów obrażeń ze strzelb. Strzelby są wszędzie, chyba każdy ich używa w Fortnite. Najszybciej wykonacie to wyzwanie na naparzance. Jest tam ponowne otwieranie lotni i odradzanie, dzięki czemu możecie podlecieć do waszych przeciwników. Dziewiąte wyzwanie brzmi: unikaj obrażeń od upadku, lądując w kryjówce. To bardzo proste. Znajdźcie sobie jakąś kryjówkę. Może to być stuk siana lub śmietnik, w którym można się schować. Teraz zbudujcie się do góry i wylądujcie na kryjówce. To was uchroni od obrażeń od upadku i zaliczę wam wyzwanie. Przedostatnie wyzwanie brzmi: wylecz się w ciągu 10 sekund od otrzymania obrażeń od przeciwnika. Wydaje mi się, że to wyzwanie też jest bardzo jasne. Najłatwiej będzie wam na naparzance. Pamiętajcie, aby przygotować jakieś szybkie leczenie i dajcie się komuś strzelić. Ostatnie wyzwanie w tej misji wysyła nas w poszukiwania litery T. Oto ekran wczytywania, który otrzymuje się po wykonaniu odpowiedniej ilości wyzwań tej misji. Litera T skrywa się tutaj pod mostem. W grze litera T pojawi się dokładnie pod tym mostem. W tym miejscu. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.